Jahwe jest naszą świętością. Pana zastępów miejcie za świętego. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszym lękiem. Księga Izajasza, 8 rozdział, 13 werset. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się zawsze od was wytłumaczenia się z waszej nadziei. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 15 werset. W tym fragmencie apostoł Piotr odnosi fragment Księgi Izajasza 8, 12, 14 do Chrystusa, dlatego że uważa, że Jezus jest Jahwe. Napisał on ten list, aby zachęcić świętych, którzy bardzo cierpieli z powodu prześladowań. Chrześcijanie przechodzili przez ognisty tygiel cierpienia z powodu przerażających prześladowań, o których nawet pisała historia. Apostoł nazwał to ognistą próbą, pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 12 werset o tym mówi. I aby dodać im otuchy, zacytował proroka Izajasza mówiącego, że nie powinni bać się swoich wrogów ani ich strachu, jak mówi pierwszy list Piotra 3,14, ani ich gróźb. Nie powinniście się bać, mówi do nich, ale raczej powinniście uświęcać Pana Jezusa Chrystusa w waszych sercach. Chrystusa Pana w waszych sercach. Pierwszy list Piotra 3,15. I tutaj niektóre przekłady oddają to jako uświęcajcie Pana Boga w waszych sercach, co jest nieprawidłowym oddaniem. Jakże niezwykły jest cytat Piotra z Księgi Izajasza. Prorok Izajasz mówi swoim słuchaczom, aby uświęcali Jahwe zastępów, jak mówi Izajasz 8,13, ale apostoł zastępuje imię Jehowa imieniem Chrystus w swoim cytacie, dlatego że uważa Chrystusa za Jehowę. Kiedy szalała burza prześladowań, chrześcijanie mieli spoglądać na Pana Chrystusa, a On stanie się świętością, schronieniem w czasie burzy, ponieważ On jest Jahwe. Jehowa jest kamieniem obrazy. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. Izajasza 8 rozdział 14 werset. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Pierwszy list Piotra, 2 rozdział, 7 do 8 wersetu. Księga Izajasza 8,13 głosi, że Jahwe będzie świętością i wspomnieliśmy o tym przed chwilą, ale przedstawia go nam również jako kamień obrazy w wersecie 14 tego samego rozdziału. On, Jahwe, będzie kamieniem obrazy i skałą zgorszenia. Jeśli był on świętością dla wierzących, to z drugiej strony był kamieniem obrazy i sidłem dla niewierzących. Piotr apostoł ponownie bezpośrednio odnosi to do Chrystusa. Był on kamieniem, który przywódcy Izraela, czyli budowniczowie, odrzucili. Odrzucili go jako bezwartościowego, ponieważ był on kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia, jak mówi pierwszy list Piotra 2, od 7 do 8. Odnosi się to również do wielu dzisiejszych ludzi, którzy odrzucają Chrystusa, ponieważ uważają Ewangelię za obraźliwą i potykają się z Jego, to znaczy z powodu Chrystusa, z Jego powodu. Ale dla wierzących w czasach apostoła Piotra i obecnie ten odrzucony kamień jest drogocenny i możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć zgodnie z natchnionym apostołem Piotrem, że Jezus Chrystus jest Jahwe zastępów.